z Karolem Sztuckim, zwykłym bohaterem. No ale chyba nie takim zwykłym, skoro pośród 2000 zgłoszeń pana wybrano jako jedno z finałowych 9. Rozumiem, to pan, nie panu to komentować, natomiast bez wątpienia można powiedzieć, że jest, pana historia jest jedną z bardziej niezwykłych. Narażając własne zdrowie i życie wręcz, rzucił się pan do łapania przestępcy, który właśnie napadł na jednostkę bankową, która jest kilkadziesiąt metrów stąd. Jak pan się wtedy czuł? Co panem kierowało, żeby narażać własne życie? To znaczy, no ja usłyszałem krzyk kobiety wybiegającej z rogu. No i nie zastanawiałem się nad tym, co się może stać, tylko chciałem po prostu pomóc. Biegłem po prostu do tej agencji bankowej, zetknąłem się po prostu z tym napastnikiem w drzwiach. No i nastąpiła szamotanina i nie pamiętam, kiedy zostałem trafiony tym nożem. I to nie raz, bo tych ciosów było kilka, prawda? Było trzy. Nawet cztery, można powiedzieć. Jeden był takim mał, może... No te pozostałe ciosy były bardzo poważne, bo trafił pana w wątrobę, miał pan też ranne organy wewnętrzne, ale też i była zraniona tętnica ramienna, tak? Tak jest. Dostałem też tętnicę dolną pachową, która została przecięta. Do tej pory mam jeszcze problem z tą ręką, mam niedowład tej prawej ręki. Oczywiście cały czas jestem pod opieką, rehabilituję się. No właśnie, ta rehabilitacja trwała już 7 miesięcy. Wiem, że udało się panu osiągnąć już bardzo dużo, ale do pełnej sprawności jeszcze wiele, wiele, wiele miesięcy i wiele ciężkiej pracy. No tak, tak lekarze mówią, że po prostu nerwy, całe unerwienie, ten splot nerwowy, który został uszkodzony, no bardzo długo się będzie goił. Także jeszcze długa droga przede mną, żeby dojść do pełnej sprawności. To, czy pan w ogóle wiedział, że został pan zgłoszony do tego konkursu? Akcja Zwykły Bohater jest propagowana w całym kraju, natomiast rozumiem, że to nie pan zgłaszał, tylko pana zgłoszono. Czy pan w ogóle o tym wiedział? Znaczy ja się dowiedziałem, jak do mnie zadzwoniono, bo po prostu musiałem potwierdzić, jakby wyrazić swoją zgodę, żeby uczestniczyć w tym programie. Czyli kiedy już ktoś to zgłoszenie wysłał, to potwierdzano, czy pan rzeczywiście zgadza się. No rozumiem, że zgodzi się pan, chociaż... Zgodziłem się. No, jeżeli ja wyszedłem z założenia, jeżeli ktoś chce mnie zgłosić, no to myślę, że powinienem się zgodzić. O ile wiem, to tych zgłaszających potem było dużo więcej, bo zgłosiła pana koleżanka, a teraz już jest dużo, dużo więcej tych zgłoszeń. Pojawiły się głosy z przedszkola i nie tylko. Cały czas ludzie, którzy mnie znają, także chcieli też mnie zgłosić, no ale już mówiłem, że jestem zgłoszony, także więc wszyscy na mnie głosują. Widziałem na Facebooku, najwięcej osób polubiło w tej kategorii bohaterska właśnie pana historię. To ta historia wzbudza spore zainteresowanie. No nie wiem, czy najwięcej, no ale no, zainteresowanie jest dosyć duże. Także myślę, że jak ludzie czytają, wchodzą na Facebooka, to myślę, że przy okazji mogą głosować także. Podejrzewam, że na to pytanie odpowiadał pan już wielokrotnie, ale mnie ono jednak nurtuje. Biorąc pod uwagę wszystkie te problemy zdrowotne, które się wiązały z tym wydarzeniem, to, że jeszcze przez wiele miesięcy będzie pan musiał bardzo ciężko pracować, żeby w ogóle wrócić do normalnej sprawności. Czy gdyby dzisiaj był pan w tym samym miejscu, w tym samym czasie i wydarzyłoby się to, co wtedy, czy dzisiaj też by pan rzucił się na, żeby zatrzymać przestępcę, czy zachowałby się pan inaczej? Nie wiem, trochę trudne pytanie. No myślę, że jeżeli... No, usłyszy się kogoś, kto woła o pomoc, no wtedy człowiek się nie zastanawia w tym momencie. Myślę, że jeżeli bym trzeba było pomóc, to bym pomógł. Ten konkurs jest dla pana ciekawą przygodą, wydarzeniem, czy może wręcz przeciwnie, czuje się pan trochę skrępowany, bo co chwilę pan występuje przed kamerą? Myślę, że na pewno jest dla mnie jakimś wydarzeniem, no ale też czuję się skrępowany, ponieważ nigdy nie stawałem tak przed kamerą i nie występowałem tak często. Ale no, na pewno jest czymś ważnym wydarzeniem w moim życiu. A ma pan poczucie, że propagując takie postawy jak pańska, uczymy głównie młodych ludzi, że warto pomagać, że nie należy się odwracać, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, tylko wręcz przeciwnie, należy rzucić się, by tej pomocy udzielić. No myślę, że w dzisiejszych czasach, takie jakie mamy czasy, no jest taka no dosyć jeszcze duża znieczulica ludzi wszystkich.
nie każdy jest, ma taki charakter, żeby coś zareagować, coś pomóc. Także myślę, że na pewno byłoby dobrze, jakby duża część ludzi reagowała na pomoc innym ludziom. W konkursie finałowym jest 9 osób, natomiast są podzieleni na 3 kategorie. Pan jest w kategorii bohaterska, czyli tej, która w najbardziej spektakularny sposób się zapisuje w historii. Są to sami panowie. Rozumiem, że pozna pan kolegów, konkurentów? No, można powiedzieć kolegów, nie wiem czy konkurentów. Trudno by było, moim zdaniem trudno by było konkurować w takiej kategorii, bo myślę, że każdy z nas zasługuje naprawdę na słowa uznania. No i to nie ulega wątpliwości, że każdy z was na te słowa zasługuje jak najbardziej. Liczy pan na wygraną? To już tylko do 8 grudnia czekamy na wyniki. Głosowanie trwa do 8 grudnia w każdym razie. No, trudno mi powiedzieć, no na pewno byłoby miło wygrać, no okaże się, jak będą ludzie głosować. To tylko w rękach, można powiedzieć, ludzi, jeżeli będą głosować. No. Parę dni temu podczas sesji Rady Powiatu pojawił się pomysł, jak panu i jeszcze jednej osobie, która też pomogła w trudnej sytuacji potrzebującym pomóc. I padło słowo, że to głosowanie to nie warto, bo znowu przegramy, bo jesteśmy małym miastem. Ale to chyba nie jest prawda, skoro w pana sprawie cała ściana wschodnia już o tym mówi i nawołuje do głosowania. To nie jest tak, że tylko Kędzierzyn Koźle walczy o to, żeby pan miał szansę wygrać w tym konkursie. No nie no, tam gdzie chodziłem do szkoły właśnie w Hrubieszowie, są to moi koledzy po prostu, którzy się zajęli tą akcją. Chcą mi też pomóc, no i nawołują wszystkich do głosowania. Tam się też pojawiło w różnych gazetach, na stronie internetowej, wzmianki na temat akcji Zwykły Bohater, no i też wszyscy nawołują do głosowania na mnie. My także zachęcamy do głosowania i będziemy jeszcze przypominać o szczegółach, jak można zagłosować. Natomiast na co dzień pomaga panu, kto panu pomaga? Czy to jest tak, że został pan już potem, jak opadł ten medialny kurz, czy ktoś panu pomógł, czy został pan zostawiony samą sobie? No nie no, tutaj wspiera mnie cała moja rodzina, żona, także, no i oczywiście rehabilitacja, którą mam, też pani magister bardzo pomaga mi w tej mojej rehabilitacji, także można powiedzieć cały zespół rehabilitantów, którzy tam pracują. Czyli to nie jest tak, że został pan z tym wszystkim sam i teraz samym sobą, że... Duże wsparcie pod tym kątem, że pomagają wszyscy jak mogą. Jesteśmy też dzisiaj w siedzibie Fundacji Bądź Człowiekiem. Rozumiem, że i Fundacja tutaj się pomaga też w tej trudnym wyzwaniu, jakim jest powrót do pełnej sprawności, tak? Tak, tak. Tutaj jestem podopieczny tej Fundacji, od której też otrzymuję pomoc. Także koszty związane z moją rehabilitacją, lekami, potrzebami, które są mi niezbędne, funkcjonowanie potrzebne, także mam zapewnione tutaj przez fundację. Nie mogę nie zapytać o to, co pewnie notuje wielu osób. Co pan zrobi z tą wygraną, gdyby panu się udało wygrać? No nie wiem, nie zastanawiałem się. No nie wiem, no na pewno chciałbym wrócić do tej swojej pełnej sprawności, także myślę, że na moje leczenie jeszcze też potrzeba tego wszystkiego jest no dosyć dużo, także jeszcze. Nie zastanawiałem się nad tym. Nie wiem, trudno. No to życzyłem panu tego kłopotu z zastanawianiem się, jak wydać ową nagrodę, a póki co głosujmy. Dziękuję bardzo. Pan Karol trafił do Fundacji Bądź Człowiekiem w maju tego roku, czyli w miesiąc po całym zajściu. Wspólnymi siłami udało nam się zgromadzić pewne środki, dzięki czemu możemy refundować jego dojazdy na konsultacje, no i wszystkie inne potrzeby. Jednak mam świadomość tego, że przed panem Karolem jeszcze bardzo długa droga i że te pieniądze, które mamy w tej chwili, na pewno nie będą wystarczające. Bardzo cieszę się, że pan Karol trafił do tej akcji, Zwykły Bohater. Mam nadzieję, że wygra, a nawet jeśli nie skończy się to zwycięstwem, dla mnie on i tak jest już bohaterem. I zachęcam gorąco na głosowanie na jego
historię i na niego samego. Żeby zagłosować na pana Karola, wystarczy wejść na stronę zwykłybohater.pl i można wtedy bezpłatnie, drogą mailową, oddać jeden głos dziennie. Jest też opcja SMS-owa i wtedy musimy ociupinkę zapłacić, ale nie są to wysokie koszty. I w treści SMS-a wpisujemy 8, a SMS-a powinniśmy wysłać pod numer 7122. I to wszystko. Mały, drobny gest w podzięce za wielki, wspaniały gest. Zachęcam do głosowania na pana Karola.